Znajdujemy się w studio kultowym. To jest miejsce, które od jakiegoś czasu, od wielu lat służy nam jako sala prób. To jest sala, w której nagrywane są instrumenty. Ona już praktycznie jest w całości zbudowana. Charakteryzuje się naprawdę magicznym dźwiękiem. Obok jest reżyserka, gdzie sobie usiądziemy i porozmawiamy. To jest patron studia, czyli ja. Bo jakby studio nazywa się Studio Kultowe, a Kult to mój zespół i nazwę też wymyśliłem ja i jako jedyny grałem w nim od samego początku. Słyszałem taki wywiad w programie trzecim, zapytano ciebie, jak powstają twoje teksty. But cię nie swędział, żeby kopnąć? Nie, to było takie żartobliwe użycie pewnego sformułowania w piosence. Jak powstają twoje teksty? Mnie ktoś tak spyta, za k***ę zlaczka i poprawię skopyta. Co do powstawania tekstów, to ja praktycznie nie jestem w stanie powiedzieć, jak one powstają. No po prostu siada się i się pisze. No i widocznie jakimś cudem dostałem taki dar, że się nie wstydzę tych tekstów pisać i potem ich publicznie wykonywać. Jaka jest Polska widziana twoimi oczami? Polska jest moją ojczyzną, to na każdym przystanku, jakby to powtarzam, jest moją matką, a matki się nie wybiera. Matka się kocha taką, jaką jest i ona może różne rzeczy wyczyniać. Może być w stosunku do ciebie kochana, ale i może być oskła. Wybiera się żonę. Wybiera się kochankę i takimi żonami, kochankami są jakieś takie inne miejsca, które mi się podoba. Matki się nie wybiera, natomiast czuję się niezwykle emocjonalnie związany z Polską, ale nie ukrywam, że to, co się dzieje obecnie, to jest sprawa, którą jednak staram się w jakimś tam sposób jak najdalej odsunąć od siebie. Jestem równie daleko mi, jak śpiewam w piosence prosto, do mafii, równie daleko mi do sekty. Chciałbym być normalnym obywatelem Polski bez opowiadania się, bez konieczności opowiadania się po którejkolwiek ze stron. A rząd jako taki zawsze będzie dla mnie złem. Mówi się o wieku abrahamowym, czyli ponad 50. To jesteś Kazikiem, Kazimierzem, czy może panem Kazimierzem? No pan Kazimierz to raczej nie było używane nigdy. W zespole Kult koledzy od jakiegoś czasu żartobliwie używają formy panie Kaziku. Wzięło się to stąd, że kiedyś jeździliśmy z takim kierowcą, który tej formy zaczął używać w stosunku do mnie. No i tak się przyjęło. Kazik z kolei to wymyślił Marek Kościkiewicz, który był wydawcą mojej pierwszej płyty solowej, Spalam się. Ja chciałem, żeby to tak poważnie brzmiało. Pamiętam, że teraz to się śmieję z tego, ale pamiętam, że miałem taki pomysł, żeby to się nazywało Kazimierz Staszewski Wiersze. Nie? A mówi, co ty, jakie wiersze w ogóle, jaki Kazimierz Staszewski? Mówię, Kazik i spalam się. Jestem Kazik, co boli.
włosach łazi i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zacier. Ja byłem w troszeczkę innej sytuacji niż reszta młodzieży, bo często jeździłem do Londynu. Tam mieszkała siostra mojej mamy. Miałeś też taki drobny, może nie drobny kłopot z angielskim prawem, kradzież płyt. Mhm. Pamiętam, buchnąłem Wish You Were Here Pink Floydów jako drugą, potem Emerson, Lake and Palmer Trilogy, a wpadłem na piątym Led Zeppelin, ale to już drugiego dnia było. Bo to jednak też trochę nerwowy proceder był. No i tam mnie złapali detektywi sklepowi. Cały proces tam w ogóle przytrzymania na komisariacie, cały dzień. No i na drugi dzień ten sąd dla nieletnich. 13 lat wtedy miałem, ale była to, szczerze mówiąc, nauczka na całe życie. Nigdy niczego już więcej nie ukradłem w życiu. Teraz moja rzecz tatowa. Wczoraj byliśmy we Wiedniu, była taka akademia z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen, a mój tata był w Ebenze, to jest taki podobóz Mauthausen. Gdyby nie to wyzwolenie, które 70 lat temu nastąpiło, to by tych wszystkich piosenek nie było, mnie by tu nie było. Wiele lat żyję ze świadomością, że jednak tata mój to tak nie chciał za bardzo, żebym się na świecie pojawił. No swoje przeszedł, ten i ów może się temu nie dziwić. No, w wieku 19 lat wylądował w obozie koncentracyjnym, czyli w wieku, kiedy jest się jeszcze praktycznie dzieckiem zupełnie, nie? I widział tam rzeczy naprawdę takie, których sobie obaj nie potrafimy nawet wyobrazić. Więc kiedyś go z tego względu bardzo stanowczo potępiałem, ale teraz jestem w stanie wejść w jego skórę i współodczuwać strach przed powołaniem nowego życia jakiegoś na świat, który potrafi być tak okrutny i tak straszny, nie? Ale ja, jako że żyłem w cieplarnianych warunkach, takich rozterek nie miałem. Czy ta twoja rodzinność, wczesne ojcostwo, to, że zajmowałeś się dziećmi, to jest wynik twoich układów rodzinnych, że tego ojca nie było? Takiej jakby świadomej decyzji dotyczącej pewnych tam działań w tak młodym wieku nie było, to był przypadek. Myśmy po prostu regularną, jak to się mówi, wpadkę zaliczyli, ale nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby coś z tą wpadką zrobić poza naturalną koleją rzeczy, nie? Pamiętam, że dzień po tym, jak się dowiedziałem, że Ania jest w ciąży, to miałem taką jedną noc tylko, że mówię, o Boże Święty, cała młodość się skończyła, w ogóle co teraz z tymi studiami, z tym graniem, w ogóle wszystko trzeba będzie iść i zacząć ten naszą podstawową komórkę społeczną zacząć utrzymywać i tak dalej, ale to trwało dokładnie tą jedną noc taką. Potem powiedziałem, dobra, stało się to, co się stało, ruszamy. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Bardzo uważam na to, żeby nie pchać się ze swoim życiem prywatnym na forum publiczne, co więcej, nawet bronię tego. Wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. To dzięki tej rodzinie jesteś tu, gdzie jesteś. Masz mieszkanie, Hiszpania, mówi się o Teneryfie, a w swojej książce mówiłeś, że twoi koledzy muzycy wciągnęli te mieszkania nosem. No tak się, wiesz, wyczuwam wśród, co po niektórych znajomych z branży muzycznej, taki
wyraźne uczucie zazdrości, że nie wiadomo, co ja tam posiadam, bo jeszcze chodzą plotki, że ja jakiś dom tam mam w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Branży muzycznej, która potrafi stawiać człowieka wobec nieco ryzykownych sytuacji, zwłaszcza w moim przypadku człowieka posiadającego, no co tu dużo uważać, jednak pewne dosyć mocne tendencje natury, nazwijmy to, menelizacyjnej, ale ja miałem zawsze dokąd wrócić. Ja miałem powrót do ludzi, którzy mnie potrzebują, których ja potrzebuję i bardzo dobrze, że pewien bagaż obowiązków spłynął na mnie tak wcześnie, bo nie wiadomo, co by było, gdybym do 40 roku życia był człowiekiem, który właściwie tylko z życia korzysta i takich obowiązków nie posiada. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Jako anarchista, punkowiec, jaki piszesz anarchista? Piosenkę miłosną, czyli do Ani. Po pierwsze, anarchista to jest takim człowiekiem jak każdy inny i też na pewno stać go na uczucia miłości. Po drugie, zaprzeczam kategorycznie, abym był anarchistą. Moje poglądy są takie liberalno-konserwatywne. Miłość jest jakby podstawą, no bo jak się ludzie przestają kochać, to właściwie nie ma tego, co za bardzo ciągnąć. Ale jak to się robi? Bo oczywiście nie jest to ciąg nieustannych wzlotów i tam się zdarzają, tak jak w tej piosence o dziewczynach, upadki i wzloty. I można zjechać do Rowu Mariańskiego, a można się wspiąć na Mount Everest, nie? Zwłaszcza gdy ludzie, którzy są tak długo ze sobą, są sobie najbliżsi, bo dokładnie wiedzą, w który punkt uderzyć. I dla mnie spotkanie z takimi zjazdami do Rowu Mariańskiego jest najbardziej bolesne właśnie w relacjach z ludźmi najbliższymi. Ojciec się później pojawił i jako sukces płyty Tata Kazika, ale też się pojawił później w historiach związanych z Instytutem Pamięci Narodowej, z aktami. To był jakiś wstrząs dla ciebie? Przez chwilę był, muszę przyznać, że tak. Otóż tata współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa w latach 50, od czerwca 52 roku do grudnia 53 roku, gdzie po prostu zrezygnowano z niego jako zupełnie takiego nieużytecznego współpracownika. I to był szok. Ale wiedziałem, że tego nie mogę zataić. Nie? Natomiast sprowadził mnie na ziemię mój syn, mówi: tato, to dotyczy człowieka, który umarł 40 lat temu. Wszystkie rzeczy działy się jeszcze wcześniej, bo lat temu 60. On był wtedy człowiekiem 20-paroletnim. Absolutnie zgadzam się z tobą, że trzeba to ujawnić, ale się nie denerwuj, nikogo to generalnie teraz jakoś nie zdenerwuje. Coś cię skupi***e uczynili z tą krainą, pomieszanie katolika z manią postkomunistyczną. Ci modlący się co rano i chodzący do kościoła, więc nie wy zabili ciebie, tylko za kształt twego nosa. Czy ty się czujesz jako ten bard polski z tymi tekstami publicystycznymi, mocno wchodzącymi w sytuację polityczną? Słuchaj, ja bardzo nie lubię określenia bard. No jakoś tak zostało wymyślone, żeby, nie wiem, uznioślić, uczynić bardziej poważnym coś, co jest generalnie jednak rozrywką. No, tu słowo bard. No, bard to jest taki, który nie zaśpiewa "Ona tańczy dla mnie", tylko "Wyrwij mu rąk zęby krat" i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie jako fakt socjologiczny to się niespecjalnie różni. Więc ja się bardem nie czuję, bo ja nie lubię takiego słowa. Poza tym żartobliwie ktoś powiedział, że bardowie
czy bardziej, nie wiem jak to się, jaka jest liczba mnoga, umierają w wieku 47 lat, bo tak było w przypadku Kaczmarskiego, tak było w przypadku mojego taty. No i chociażby Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którego mój tata uznawał za największego poetę polskiego. A ja już mam 54, więc już jestem za stary na bardzo. Myślisz o emeryturze? W ogóle takiej mówię o, chyba się nazywa rockowa emerytura. Nie myślę o emeryturze. Pocieszam się tym, że Mieczysław Fok to śpiewał bardzo długo. I w muzyce, w branży muzycznej czegoś takiego jak wiek emerytalny nie ma. Najważniejszy jest dzień dzisiejszy. Nie wspominki, które działają na mnie rozklejająco i sentymentalnie, ani nie jakieś mocne przywiązanie do tego, co będzie w przyszłości. Dzień dzisiejszy jest najważniejszy i on stanowi o tym, kim jesteś i jak się czujesz. Czyli co, pozwólcie mi zostać, pozwólcie mi żyć, czy być? Pozwólcie mi zostać, pozwólcie mi być. No, dobrze by było, żeby pozwolili, ale i bez pozwoleństwa dam sobie radę.